Dzień dobry, witam Państwa w piątek, 4 grudnia. Krzysztof Janczurewicz, zapraszam na aktualności. Obecnie bardzo szybko zapada zmrok. Piesi na drogach są mało widoczni. Samorząd miasta postanowił doświetlić kolejne przejścia tak, aby pies pieszy wchodzący na przejście był widoczny dla kierujących pojazdami. W tym roku poprawiono widoczność na przejściach na ulicach Mickiewicza i Kołobrzeskiej, poinformował zastępca burmistrza Maciej Maksalon w programie samorządowym. No rzeczywiście w takim w strefie klimatycznej znajduje się Polska, że przeszło pół roku, y, dość szybko zapada ciemność i bardzo późno wstaje słońce, na czym ubolewam, ale to tak jest i y, y, z, oczywiście powoduje to w, y, no, dodatkowe utrudnienia na drodze. Miasto od wielu, wielu lat stosuje politykę zwiększania bezpieczeństwa y, na przejściach y, dla pieszych, y, konkretnie doświetlania tych przejść dla pieszych i myślę, że każdy uczestnik ruchu drogowego, czy ten zmotoryzowany, czy, czy pieszy, no bardzo docenia te, te rozwiązania techniczne, czyli te takie bardzo ostre, mocne światło, które jest ukierunkowane tylko i wyłącznie na przejście dla pieszych, to w znakomitym stopniu poprawia bezpieczeństwo i każdego roku staramy się doświetlić no, dodatkowe przejścia dla pieszych, a w przypadku modernizowania drogi czy, czy remontowania taki w sposób kompleksowy, no to to jest już w standardzie, że te przejścia dla pieszych są, 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 są doświetlane. Czy robi to zarówno miasto, czy, czy, czy starostwo powiatowe. Już kilkadziesiąt przejść dla pieszych jest w Szczecinku doświetlonych i to bardzo poprawia bezpieczeństwo. W tym roku wzięliśmy jakby na celownik ulicę Mickiewicza, bo, bo, bo jest to taka czarna plama na w, jeśli analizujemy właśnie bezpieczeństwo drogowe i tam z racji tego, że, że no z jednej strony mamy park, z drugiej strony Placka Miejskiego. Tam rzeczywiście bardzo trudno dostrzec, że ktoś wchodzi, wchodzi na jezdnię. Niestety dochodziło również tam do, do wypadków z udziałem pieszych. No cieszę się, że z, dosłownie dzisiaj podpisywałem dokumenty, które z, kierujemy do, 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 do rejonu oświetleniowego z informacją, że można już tam to Światło włączać trzy przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza kwota 75 tysięcy złotych, taka jest kwota tejże inwestycji, to powinno już jakby zamknąć ten temat bezpieczeństwa na ulicy Mickiewicza. Oczywiście zarówno apeluję do kierowców, jak i do pieszych, aby wykazywali wzmożoną czujność, szczególnie teraz, gdy, gdy jest ciemno, ale no, my jako miasto robimy wszystko, żeby to bezpieczeństwo zwiększyć. Ale jest również i czwarte przejście dla pieszych, które będzie doświetlone i które prace inwestycyjne, prace budowlane trwają. Mam tu na myśli ulicę Kołobrzeską. To jest temat zeszłoroczny. Tam mieszkańcy z Osiedla Kołobrzeska, Osiedla Kołobrzeskiego, w, mocno w, apelowali o to, żeby doświetlić to również niebezpieczne przejście dla pieszych. Tam trzech radnych również złożyło swoją interpelację do zarządu, wojewódzkiego zarządu dróg, gdyż to oni są administratorem tej drogi. Cieszę się, że dzięki dobrym relacjom z, z wojewódzkim zarządem dróg udało się doprowadzić do tego, że jakby po stronie miasta ponieśliśmy koszt tylko i wyłącznie dokumentacji technicznej, a cała inwestycja wzięło, wzięło na, na swoje barki właśnie z wojewódzki zarząd. Dróg. I tu również myślę, że na dniach lub tygodniach powinniśmy mieć już fajnie doświetlone przejście dla pieszych. Czyli oprócz tych kilkudziesięciu miejsc, które już istnieją w Szczecinku, które, do których bezpieczeństwo nie można się w żaden sposób przyczepić, cztery dodatkowe przejścia dla pieszych w tym roku zostaną, światła zabłysną tymi przejściami dla pieszych. We wtorek poczuliśmy pierwszy i oby nie ostatni przedsmak zimy. Spadł śnieg, a słupek rtęci na termometrze spadł poniżej zera. Śnieg cienką warstwą przykrył ulice i trawniki. Okazało się jednak, że to tylko przedsmak zimy. Wprawdzie zima meteorologiczna już się rozpoczęła, ale do tej prawdziwej jest jeszcze daleko. Od soboty znaczne ocieplenie, nawet do kilkunastu kresek powyżej zera. Po raz kolejny powołana przez burmistrza Kapituła rozpatrzyła wnioski organizatorów wolontariatu w sprawie nadania tytułów wolontariusz roku. Spośród zgłoszonych wybrano dwóch laureatów w kategorii uczeń oraz osoba dorosła. Ponadto wyróżniono czterech wolontariuszy oraz trzech organizatorów wolontariatu. Tytuł wolontariusz roku 2020 w kategorii uczeń otrzymała Wiktoria Elwart ze szkoły podstawowej nr 6 za bardzo szeroką działalność na rzecz drugiego człowieka i zwierząt. Natomiast w kategorii dorosłych tytuł uzyskał Adam Szkudlarek działający w funduszu Tratwa Szczecinek. Wyróżnienia otrzymali Julia Bereszyńska z zespołu szkół nr 2, Mateusz Sobolewski z zespołu szkół społecznych STO, Krzysztof Krysik nominowany przez MOPS w Szczecinku i Ewelina Szalpuk, wolontariuszka schroniska dla zwierząt w Szczecinku. Na Placu Wolności i na wielu ulicach jest już świątecznie. Do przechodniów mrugają kolorowe lampki na Placu Wolności. Setkami światełek jarzy się dziesięciometrowa choinka. Wprawdzie drzewko jest sztuczne, ale bardzo bogato oświetlone, co dodaje mu kolorytu i uroku. Choinka cieszy oczy już od poniedziałkowego wieczoru. Jest wysoka na 10 metrów, a jej montaż polegał na ustawieniu i łączeniu kolejnych modułów. Drzewko jest pomyślane tak, aby można było je podwyższać, dostawiając od dołu kolejne elementy. Nie jest to jedyny świąteczny akcent w mieście. Na wielu ulicach już zamontowano na słupach latarni świąteczne iluminacje. Świetliste ozdoby montowane są na głównych ulicach. Co roku przybywają nowe, w tym roku również. Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki, otrzymały wsparcie w ramach trzech programów. Pierwszy z nich to realizowany przez Urząd Marszałkowski projekt pod nazwą Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja. Dwa kolejne to programy rządowe, to jest Aktywna Tablica oraz wsparcie w wysokości 500 zł dla nauczycieli. Pozyskane fundusze usprawniają kształcenie zdalne oraz wspomogą walkę z, pan, z trwającą pandemią COVID-19. Program Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja polega na wdrożeniu programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19. Z kolei pierwszy z rządowych programów to Aktywna tablica realizowany w latach 2020-2024. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tu dofinansowanie wynosi ponad 360 tys. złotych. Natomiast drugi z rządowych programów to wsparcie w wysokości 500 złotych dla nauczycieli. Nauczyciele zatrudnieni zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość, mogli otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu. Wiele osób z niecierpliwością oczekuje na skuteczną szczepionkę przeciwko koronawirusowi. A obecnie najskuteczniejszym lekiem jest Osocze Ozdrowieńców. Gmina Szczecinek dla wszystkich osób, które mogą i chcą uratować życie ludzkie, organizuje bezpłatny transport do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie w celu oddania Osocza. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Janusz Sienkiewicz w Urzędzie Gminy telefon 94 372 644 i na końcu 9. A na froncie walki z wirusem bez zmian nadal bardzo mocno atakuje i przysparza kłopotów wielu rodzinom. Na terenie Powiatu Szczecineckiego z każdym dniem przybywa chorych. W ciągu minionych dwóch dni potwierdzono 56 przypadków zachorowań. Niestety jest też tragiczne żniwo wirusa. Kolejne osoby zmarły w Szczecineckiej Lecznicy. Cóż więc nam pozostaje? Należy unikać dużych skupisk ludzkich, przestrzegać wszystkich obostrzeń, a w szczególności zachowywać dystans w sklepach, autobusach i na ulicy, nosić maseczki, często dezynfekować i myć ręce oraz wietrzyć pomieszczenia. A najlepiej bez wyraźnej potrzeby nie wychodzić z domów. Szczepionka ma być dopiero w połowie stycznia przyszłego roku. Do tego czasu musimy poddać się rygorom sanitarnym. I to była już ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach zobaczymy, co narysował Maciek. Następnie pospacerujemy po zaśnieżonym Placu Wolności. Leśnicy w kolejnych echach lasu poinstruują, jak zachować się w lesie podczas pandemii. W dalszej kolejności posłuchamy okruchów na niedzielę, a na zakończenie nadamy magazyn Vektra Media. Do zobaczenia.